nami jest Dominik Nowak, a my w takiej teatralnej trochę aranżacji, prawda? No nie wiem, jeszcze tu nie byłem. Kto wie, ale może przed małe mną, przedstawienie. No. Tym bardziej, że wielkimi krokami się zbliża trzecia odsłona Festiwalu Wolności. To jest nasz taki festiwal teatralny słupski. Będzie się działo i to grubo. Tak, zaczynamy trzecią edycję już za 2 tygodnie. Pi razy oko. Trzecia edycja. Pierwsza była w 18, potem w 19, 20 i 21. Długo się zastanawialiśmy, czy robić, czy nie robić. Nawet mieliśmy już przygotowane plany. Część z nich tutaj wylądowała w tej kolejnej edycji. No ale ten COVID nas tak w jakiś sposób zobligował do tego, że kurczę, postanowiliśmy to jednak przełożyć. Obawialiśmy się tego, że po pierwsze będzie trzeba imprezę odwołać, a to jest duży wysiłek i organizacyjny, i finansowy. I albo będzie trzeba grać na przykład dla co czwartego widza, co byłoby jakieś nieetyczne, żeby sprowadzać ludzi z całej Polski i wydawać na to pieniądze. Nasze publiczne, słupskie, chociaż w tym roku wspiera nas również port lotniczy w Gdańsku. Marszałek też no, się śmiał, bardzo się dziękujemy. Ale to zanim tutaj tych sponsorów, bo to tak nie bardzo możemy ich wymieniać, tak szczerze mówiąc. Ja nie wymieniam, tak zagajmy. To będzie 8 przedstawień, z czego 6 to będą przedstawienia, które przejdą z Polski. Skąd? Tak, tak. Mamy głównie południe, a w zasadzie samo południe. Najwięcej spektakli z Krakowa. Mamy Narodowy Stary Teatr, zaczynamy Pawią Królowej. Są to przedstawienia takie, zawsze staramy się wybierać tej sceny wolności, przedstawienia, które są takimi ikonicznymi przedstawieniami dla danego teatru czy dla danego artysty. I ten Paw Królowej sprzed ponad 10 lat ze Starego Teatru to jest spektakl, który tworzył karierę, nie powiem, że literacką, bo to już oczywiście jest wielka, ale tą teatralną. To było pierwszy wielki pewnie spektakl taki teatralny na podstawie tekstu Doroty Marsłowskiej. Stworzył karierę Pawła Świątka, którego my też znamy. Zrobił u nas kilka lat temu Masłowskiej, Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. Więc ten spektakl obejrzymy 15 we wtorek. I to jest ta część gościnna, która zaczyna nasz festiwal. Festiwal zaczyna się w sobotę 12 premierą Nowego Teatru, ale czy jest to taka premiera nie do końca Nowego Teatru, bo jest to premiera przygotowywana przez uchodźców z Ukrainy. Zarówno ten tekst, który został napisany dla nas, jak i reżyser, scenograf, aktorzy, którzy u nas grają, występują i teraz mieszkają, są uchodźcami, którzy uciekli już po wybuchu wojny do Polski i znaleźli jakieś schronienie. U nas robimy spektakl o relacjach polsko-ukraińskich. Będzie po ukraińsku czy po polsku? Będzie po ukraińsku, ale i troszkę po polsku będziemy mieli napisy. Znaczy fabuła została tak, no, fabuła została wymyślona pod tych ludzi, których mamy. Tak jak w telewizorze napisy będą? Będą napisy na dwóch monitorach obok sceny. I widzowie ukraińscy, którzy nie rozumieją polskiego, będą mogli spoglądać ten spektakl po ukraińsku, a tam, kiedy w miejscach, w których będą padały teksty polskie, będziemy mieli tłumaczenie na język ukraiński i odwrotnie, język ukraiński będzie tłumaczony na język polski, więc zapraszam zarówno widzów ukraińskojęzycznych, jak i polskojęzycznych. Inna rzecz, że to jest tak, no, podobne są te języki. Myślę, że bardziej jednak Ukraińcy mają większą swobodę z tym, że no, mieszkają w Polsce i rozumieją trochę ten język. Ja jak chodzę na te próby, to mam duże problemy. Chyba to jest takie wyzwanie, przynajmniej, że trzeba się tego języka powoli uczyć. W ogóle się trzeba uczyć języków, to jest warte, ale zaczynacie z przytupem, bo to będzie takie bardzo mocno, bo to jest na czasie, bo ta wojna w Ukrainie, czy na Ukrainie i tak dalej, no ale 19 będzie chyba najmocniejszy spektakl, Kora Boska. Nie boisz się jakichś tam manifestacji? No mam nadzieję, że nie. Kora jest bardzo głośnym spektaklem, pewnie razem z Dziadami, również z Krakowa. Ten Kraków, zresztą to widać w tym repertuarze, jest jakimś... Rządzi Kraków u nas, można rządzi Kraków. Kraków jest jakimś teraz absolutnie topowym miejscem w Polsce. No Dziadów no, nie mogliśmy zaprosić. Są w Gdańsku, bo to jest przedstawienie, do którego wystawienia potrzeba lotniska, a nie teatru. Olbrzymia inscenizacja. Wkręcimy się cały czas wokół pewnego tematu. Więc... lotnisko, tak. W Gdańsku. No. Ale nie w Gdańsku, nie, na lotnisku nie gra. Ale ja bym... Wiesz, ja tutaj będę przy tej Korze Boskiej tutaj bardzo obstawał i przy tych wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej, przecież był spektakl przenoszony, chociażby do hali Gryfia. Jesteśmy zabezpieczeni na taką ewentualność? Czy, nie wiem, wzmożone będą służby teatralne, ochrona i tak dalej? Ja bym nie przeceniał tutaj wagi skandalu. To nie skandal, to w ogóle jest... Znaczy skandal, tak. Nie, no...
te wydarzenia sprzed czterech lat no, były obrzydliwe, po prostu obrzydliwe. Licho nie śpi. To było świadectwo chyba wszystkich tych najobrzydliwszych polskich cech. No niestety nie takie polskich, posiadamy czasami, no trudno. Mam nadzieję, ale trzeba z nimi walczyć. W tym roku tak nie będzie, też nie ma takiej... Jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze. Dominik, czasu tej rozmowy mamy naprawdę niewiele już, ale chciałbym zapytać się, czy jeszcze są bilety? Wiem, że na Korę Boską nie ma. Na Korę już nie ma, na pozostałe jeszcze są. Kończą się bilety na innych ludzi. To jest spektakl, który najlepsze polskie przedstawienie współczesne, które wygrało konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej za zeszły rok, w tym roku. Więc warto zobaczyć. Tam jest ograniczona ilość miejsc, bo gramy w Filharmonii na scenie. Widownia też jest na scenie. Mamy tylko 100 miejsc, zostało tam koło kilkunastu. Na Wiedźmina też się powoli kończą, więc kto fanów Wiedźminów i polskiej historiozofii, bo to spektakl jest o polskiej historiozofii, ten Wiedźmin jest taką mityczną, fantastyczną postacią. Turbolchici, o czym mówiłem w ogóle. Wiedźmin jest taką postacią, herosem po prostu. Dramat, że w ogóle o czymś takim czy rozmawiamy, to, o tych turbolchicach. Więc fanów Wiedźmina zapraszamy na szybkie kupowanie biletów na ten spektakl. Niedziela 20, tak? Niedziela 20. Tak, gramy Samotność pól bawełnianych, spektakl z Teatru Kieleckiego z Tomkiem Nosińskim w roli głównej. Spektakl, który zjeździł cały świat i również stworzył teraz sukces Kieleckiego Teatru, który teraz jest współfinansowany przez ministerstwo, jest w czołówce polskich instytucji. Programy można dostać u Was? Programy można dostać u nas, można ich szukać na w różnych miejscach, w Słupsku, w kawiarniach, w Sosirze można je dostać. Leżą, proszę Państwa, na każdym stoliku, w każdej recepcji. Oczywiście można szukać informacji na naszej stronie internetowej, w kasie, w dziale promocji, można dzwonić, pisać, wrzucać na naszą nazwę w internecie, w Facebooku, w Instagramie. Te informacje tam się cały czas przewijają. Gorąco zapraszam. Jest to wydarzenie, które jest naprawdę ucztą teatromana. Naprawdę za marne pieniądze, bo te bilety są stosunkowo bardzo niedrogie. Można zobaczyć najlepsze przedstawienia z całej Polski. Nie trzeba wyjeżdżać, nie trzeba płacić za bilet PKP. Za drogie bilety do teatru. My mamy niedrogie bilety za hotel i tak dalej. Więc proszę Państwa, w cenie 50 zł można zobaczyć spektakl, na który ludzie zjeżdżają się z całej Europy. Zjeżdżają się teraz do Słupska. Tak, właśnie dyrektor zareklamował swoją imprezę, drodzy Państwo. Bardzo dziękujemy Ci, Dominik. On by pewnie mówił jeszcze o tych przedstawieniach, ale wpadajcie, drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Teatrze. Z nami jest pan Albert Zielonka, czyli Teatr Władca Lalek. Nie ma drugiej piękniejszej połowy, czy pani Urszuli Siedlik-Zielonki? Zajęta przygotowaniami do jubileuszu. Właśnie, bo my o tym jubileuszu sobie mamy porozmawiać. 25 lat, no to jest ćwierć wieku działalności teatru. Ładny kawałek czasu. Tak, nie wiadomo kiedy zleciało, tak? Ale myślę, że jesteśmy dumni, że nam się udało wytrzymać. I nie tylko mnie z żoną, bo to jest bardzo trudno prowadzić firmę rodzinną. Ale też myślę, że mnóstwo współpracowników, którzy z nami przez ten czas pracowali, miało szansę dzięki nam być w teatrze w trudnych czasach, kiedy tutaj teatru nie było, grać w spektaklach, brać udział w imprezach, także czujemy się bardzo związani ze Słupskiem i z tymi ludźmi. To trochę sięgnijmy do tej historii. Dlaczego w ogóle powstał Władca Lalek, Teatr Władca Lalek? Myślę, że pierwszą taką... To była potrzeba bycia w teatrze, grania teatru, robienia teatru niezależnego, czyli bez jak gdyby tej czapy administracyjnej, którą czasami dobrze, czasami źle, ale daje miasto. Więc to był pierwszy powód. No drugi jak najbardziej merkantylny, po prostu było to źródło utrzymania i zdobywania pieniędzy. Także po pierwsze pasja, po drugie no, działalność komercyjna. Pierwsze przedstawienie jakie zrobiliście? Pierwsze przedstawienie to był komedia z kosza, była to tradycyjna sztuka angielska o Panczu i o Judy. I w tym spektaklu to ciekawostka grało dwóch słupskich aktorów. Był to Wiesław Dawidczyk, który grał Pancza i Grzegorz Gurłacz, tak zamieni. To był nasz pierwszy spektakl. Tych spektakli było przez te 25 lat parę, prawda? Kilkanaście, gdzieś koło 18 spektakli żeśmy Takie dla mnie przynajmniej ważne tytuły, to
Słupski Chłopczyk oczywiście. Tak, tak. To jest przedstawienie dla dzieci, ale też Vendetta, czyli Kobieta. Tak, tak. No, no bo nie jesteśmy stricte lalkowym teatrem. Robimy rzeczy również dla widza dorosłego, stąd spektakle kabaretowe, monodramy. No, no tak to było. No, a Słupski Chłopczyk wpisywał się jak gdyby w regionalizm i w naszą tutaj jakąś tradycję, co prawda no nie tyle naszą, co przedwojenną. Nie, ale, niską, lokalną ale lokalną słupską. To jeszcze zanim przyjdziemy do obchodów 25-lecia, to teraz znalazł w końcu swoją siedzibę. Od paru dobrych lat jesteście na Akademii Pomorskiej. Tak. Tam też się wiele dzieje w ogóle. Tak, no od 2014 roku jesteśmy na Akademii Pomorskiej, w pomieszczeniu po byłym klubie studenckim. No i w związku z tym, że jesteśmy na Akademii, czyli w środowisku jak najbardziej młodzieżowym, studenckim, rozpoczęliśmy działalność klubową. Klubową. Czyli są tam i imprezy muzyczne, i imprezy parateatralne, prowadzimy tam warsztaty, spotykamy się z młodymi twórcami. Staramy się, żeby to byli w większości studenci. A że studentów jest też sporo z zagranicy, chętnie korzystamy właśnie z ich różnych talentów, szczególnie muzycznych. To też można dużo czerpać inspiracji, prawda? Tak, no bo oni przychodzą z różnych kultur, ta wymiana jak gdyby myśli, rozmowy, dialogi są. To teraz ten najważniejszy punkt programu, czyli obchod jubileuszu, bo to nie będą jednodniowe, to nie, będzie się rozstrzygało w czasie. Zaczyna to się 6 listopada, w niedzielę o godzinie 12, premierą najnowszego spektaklu pod tytułem Lotta, bazującą na literaturze Astrid Lindgren, także wysoka półka, jeżeli chodzi o literaturę. To jest w mojej reżyserii wyjątkowo po tych wielu latach, ale to chyba właśnie przez jubileusz. Żona pozwoliła, tak, prezent od żony na jubileusz, reżyseruje monodram, ale też jest łatwiej jak gdyby z drugiej strony stanąć. Ale żona występuje. Tak, więc myślę, że też to trochę wymusiło tą formułę. Scenografię zrobiła do tego Agnieszka Wielewska, znana też w Słupsku, bo robiła też w Teatrze Nowym. No więc tak, więc ten spektakl, już są bilety wyprzedane, także nie mogę zachęcić, żebyście jeszcze Państwo przychodzili, bo już nie zmieścicie się, bo sala jest kameralna po prostu. Natomiast co jest później? Później są obchody, czyli 11 listopada, to też jest impreza zamknięta niestety, no bo mamy sporo przyjaciół, musimy ich ugościć, podziękować za te lata wspólnej pracy. To jest 11 listopada. Później natomiast będzie koncert, to już w nowym roku będzie koncert, bo udało nam się wydać płytę. Gorąca jeszcze. Tak, gorąca płyta, gdzie płyta nawiązuje jak gdyby do wszystkich naszych spektakli lalkowych. Tekst napisał Przemek Laskowski, muzykę Przemysław Sysojew-Osiński, czyli wszystko to są nasi ludzie, stąd zawsze ich ciągniemy do góry, cenimy i tak dalej. Też plejada artystów. Ale tą premierę będzie można zobaczyć później, jak tak, już będzie przydana? Tak, będzie oczywiście to w naszym repertuarze, więc będzie grane. Informacje będą po prostu w mediach podawane. Czyli co, śledźmy chociażby fanpage'a Teatru Wacalalek i wtedy się dowiemy, jakie są uroczystości związane z 25-leciem. Czy coś jeszcze mamy? Jeszcze jedne będą warsztaty plastyczne poświęcone temu ludzikowi, czyli czarodziejowi teatru, który jest w logo naszym. Będzie go można na wiele sposobów po prostu przetwarzać plastycznie. O tym też podamy informacje, kiedy to się wydarzy. To my zapraszamy serdecznie, a teatrowi gratuluję jubileuszu. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że jesteśmy w takich pięknych okolicznościach przyrody i licząc na to, że tak będzie właśnie w okresie Wszystkich Świętych, a właściwie ten czas już się jutro zaczyna, takich zmożonych przygotowań do tego, aby odwiedzać swoich bliskich na cmentarzach. Spotykamy się z panią Teresą Jerzyk, dyrektorem Słupskiego Hospicjum. Witamy bardzo serdecznie i właściwie zawsze się spotykamy przy tej okazji, bo zawsze jest o czym rozmawiać, pani Teresko. Tak. Kolejna zbiórka, która to już będzie na rzecz hospicjum? To, dzień dobry Państwu, to będzie 14. zbiórka na rzecz hospicjum Miłosierdzia Bożego. I rok rocznie jesteście w tych samych miejscach, czy te miejsca się zmieniają? Jak to wygląda? Gdzie będziecie w tym roku?
prawdopodobnie jesteśmy w tych samych miejscach, ale też doszły kołcz głowy, nie? Doszło budowo, niepoględzie, czyli doszły takie inne, niepoględzie szkoła, więc doszły też inne miejscowości, i z czego się bardzo cieszymy. W tym roku ta zbiórka wygląda podobnie jak w zeszłym roku, bo my żeśmy nie zwracali się do szkół ani nigdzie, tylko ci wolontariusze i te szkoły zwróciły się same do nas i zrobiliśmy na takiej zasadzie, żeby nie robić, bo zawsze sztab był w hospicjum, żeby nie narażać ani chorych na to, na COVID, ponieważ no cały czas to mamy, nie możemy tego wykluczyć, tak, sama, oczywiście, sytuacja jest jaka jest. Tak, sama też chorowałam na COVID, ostatnio zmarł mi ktoś bardzo bliski na COVID, którego się absolutnie się tej śmierci nie spodziewałam, więc to jest takie bardzo trudne i zdaję sobie z tego sprawę. I zrobiliśmy takie podsztaby, że ktoś bierze kilka puszek, nasz wolontariusz, i ma tam swoją grupę, którą tą grupę obsługuje, i potem z tymi puszkami wraca. Na pewno jest to więcej pracy, ale nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. Oczywiście. Zbieracie pieniążki na cmentarzu Słupsk, Ustka, Siemianice zapewne, tak? Tak, tak. Te miejscowości, o których pani powiedziała, w szkołach wiem, że też tak, są tak. takie zbiórki. Tak. Koczugowy, Budowo, Ustka, Kobylnica, Potęgowo, Łupawa, Siemianice, Słupsk, Stary i Nowy Cmentarz i szkoły. Jezierzyce, Niepoględzie, Wrzeście, Rędzikowo, Włękówko, Zespół Szkół Logistycznych też przedszkola. Przedszkola. Tak, i 19 przedszkoli, które są w Słupsku, to po prostu wszystkie przedszkola zbierają. Się, tak, tak, i wzięli oni to też na siebie, z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No właśnie, my to mówimy o tym z taką radością, z uśmiechem, ponieważ te pieniądze są bardzo potrzebne hospicjum. Na co w tym roku? Więc powiem, że w związku z COVID-em trochę uszczuplił nam się budżet, który był przeznaczony na budowę hospicjum. Chcę Państwu powiedzieć, że już na pewno na wiosnę rozpoczynamy dobudowę hospicjum. Będą dobudowane 4 pokoje jednoosobowe. Też miasto dało nam działkę w Dzierżawę i tam będzie też zrobiony duży parking, który też sami zrobimy, i chcemy też założyć fotowoltaikę, ponieważ zbliżają się ciężkie czasy. Wydatków nie brakuje. Tak, tak. Jesteśmy tym naprawdę, jakoś myślimy, że poradzimy sobie, ale tak jak zresztą wszyscy Państwo radzicie są sobie przerażeni. Co roku, a dzięki temu, że macie takie wsparcie, chociażby podczas takich akcji na cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych, zaczynacie już w sobotę. Tak, zaczynamy już w sobotę. To nie na wszystkich cmentarzach, to te grupy różnie mówią, niektórzy chcą już iść w sobotę, ale tak bardzo dużo nas będzie w niedzielę i w Dzień Wszystkich Świętych. A mamy liczby, jeśli chodzi o wolontariuszy, bo w tamtym roku chyba 700, czy wcześniej? 700, a teraz 150. 150, ale ja myślę, że pewnie ta liczba się jeszcze zwiększy. Będą tak. zainteresowani dochodzić, ale nie w liczbie wolontariuszy jest cel, ale w liczbie osób, które wrzucą tę przysłowiową złotówkę do waszej puszki. Puszki charakterystyczne, czerwone, tak jak do tej pory oznakowane, żółte chusty. To tak charakterystycznie, jeżeli chodzi o hospicjum. Będziecie widoczni. Będziemy widoczni, tak, tak. I bardzo, bardzo Państwa zachęcam do wrzucania pieniędzy, bo one naprawdę nie będą, to nie są pieniądze, które są zmarnowane. Ja sama też wrzucam do puszki, bo szkoda, bo tak jak wolontariusze, oni się bardzo cieszą, że tam mi ktoś wrzuci w tą puszkę, i zawsze sobie mówię, o, tam do góry widzicie, jednak wrzucili nam. No właśnie, bo to jest ważne, żeby nie pomijać wolontariuszy, bo oni tam są, czasami marzną, przygotowują się bardzo długo, naprawdę oddają całe serce i swój wolny czas, żeby pomagać, więc nie omijajmy ich, chociażby symboliczną złotówkę, to raduje każdego serce. No to co, zapraszamy już od soboty do właściwie środy, tak? W środę też, jeszcze w Dzień Zaduszny? Nie. To do nie. wtorku, czyli Dzień Wszystkich Świętych. Zapraszamy na Słupskie Cmentarze również po to, aby wspomóc Słupskie Hospicjum, jak co roku. Wszystkiego dobrego, Pani Teresko. Ja też wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu za zaproszenie i dziękuję wszystkim słupszczanom i odwiedzającym miasto Słupsk, i wszystkich z powiatu słupskiego, gdzie będziemy. Dziękujemy za hojność. A my dziękujemy, że Pani jest. Oj, dziękuję bardzo.
My już dzisiaj opuszczamy Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale dla Państwa te drzwi stoją otworem, bo tutaj naprawdę dużo się dzieje i warto korzystać z tych wszystkich imprez. Przypominam, że jesteśmy oczywiście w okresie Wszystkich Świętych i Miejski Zakład Komunikacji przygotował specjalne połączenia na słupskie cmentarze już w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, oczywiście w świąteczny dzień, czyli we wtorek, specjalne linie. Także odstawiamy samochody, możemy się wybrać albo rowerem, albo na pieszo, albo właśnie miejską komunikacją. Dbajmy o to środowisko, dbajmy o siebie nawzajem i do zobaczenia za tydzień.